A gdyby tak ktoś napisał i wydrukował instrukcję obsługi YouTube'a, coś takiego dla osób, które zaczynają ze swoim kanałem, mają poniżej 1000 subskrybentów i zamiast przeczesywać internet przez kilkadziesiąt godzin, to w jednym miejscu, na przykład na 200 stronach, mieliby wszystko napisane. Byłoby dobrze, nie? No i dobra wiadomość jest taka, że właśnie jest. Kilka dni temu odebrałem z paczkomatu instrukcję obsługi YouTube'a, zaraz o niej opowiem, i opowiem też, jak ją zdobyć. A nazywam się Bernard Fruga, więcej o mnie na stronie fruga.net. Od paru ładnych lat jestem na YouTubie, ale dość od niedawna, gdzieś tam konkretnie zająłem się moim kanałem. W związku z tym, odbyłem jeden, drugi kurs onlineowy w Stanach, obejrzałem dziesiątki filmików, no i wiem, sporo wiem o YouTubie. Natomiast zdałem sobie sprawę po kupieniu tej książki, że w zasadzie niemal wszystko, co ja wiem, jest na 200 stronach w książce. Karola, Blołka, Gązwy, zostań youtuberem. Młody człowiek, ja mam 50 lat, można powiedzieć to chyba nie do naszego targetu, ależ tak. Jest bardzo dobrze napisana książka. W zasadzie uniwersalna. Dla każdego, kto dla swojej organizacji, firmy, szkoły zakłada kanał YouTube'owy i oczywiście też dla nastolatka, który zakłada swój kanał YouTube'owy. Natomiast ja patrzę na to bardziej biznesowo i powiem Ci, że w tej książce jest wszystko to, czego potrzebuję do tego, żeby działał mój kanał YouTube'owy. Jak spojrzymy na spis treści, to się okazuje, że mamy tutaj zarówno informacje bardzo techniczne mówiące o tym, co kupić, jaki sprzęt, jak lampy poustawiać, ale też jak założyć ten kanał YouTube'owy, jak to wszystko wygląda. Książka jest bardzo ładnie wydana, jest pełna praktycznych informacji. Na przykład to, co zajęło mi trochę czasu, żeby znaleźć w internecie, co jest tutaj wydrukowane, po prostu jak ustawić lampy. Że jeżeli kręcisz materiał, nagrywasz materiał dla YouTube'a, no to ważne, żeby mieć te lampy i z przodu, i z boku, żeby i tło oświetlić, i ciebie oświetlić. To wszystko jest tutaj bardzo dobrze opisane. Na przykład informacje o mojej ulubionej aplikacji OBS Studio. Już kilka razy mówiłem na moim kanale, że to jest świetna, darmowa aplikacja do nagrywania materiałów, między innymi na YouTube'a. I tutaj w tej książce jest na kilku stronach taka podstawowa instrukcja, zrzuty z ekranów, jak używać OBSa dla osoby, która tego OBSa nigdy nie używała. I oczywiście Skoro jest to instrukcja obsługi YouTube'a, to jest też cały rozdział z obrazkami, który pokazuje, jak skonfigurować swój kanał, jak go pisać, jak to wszystko ma wyglądać. Także polecam serdecznie, dlatego że powiem szczerze, wszystkie te materiały, które znalazłem w tej książce, ja już widziałem. Jednym, drugim, trzecim, piątym, dziesiątym filmiku YouTube'owym. Ileś czasu mi zajęło wysperanie tych filmików na YouTubie, obejrzenie, jakiś kurs na Think Media, to chyba kilkanaście godzin spędziłem przed ekranem, żeby oglądać te wszystkie rzeczy, których uczyli mnie mentorzy ze Stanów. Natomiast tutaj na 200 stronach masz wydrukowaną instrukcję obsługi YouTube'a. Także w, tutaj link znajdziesz w opisie, link do tej księgarni, z której kupiłem książkę. Moim zdaniem Karol Bloweng Gązwa. Zrobił bardzo dobrą robotę pisząc tą książkę. Wydawca, wydawnictwo Altenberg solidnie też to wydało, elegancko, w twardej oprawie. Także, jeżeli zaczynasz z YouTube'em, albo masz swój malutki kanał, albo właśnie go będziesz tworzyć, bo zdajesz sobie sprawę, że praktycznie każda firma, organizacja, szkoła potrzebuje w najbliższym czasie komunikować się przez kanały YouTube'owe do swoich odbiorców, to moim zdaniem w tej książce znajdziesz wszystko, co w ciągu 5-6 godzin po prostu nabędziesz i zostaniesz, takim, można powiedzieć, certyfikowanym youtuberem na podstawowym poziomie. Także serdecznie polecam tą książkę, a autorowi dziękuję za kawał porządnej roboty. No i pogodnie Was pozdrawiam.